Jak robić salsa ze śrubą? Wielu z Was może nie wiedzieć, ale ja również zajmowałem się windsurfingiem wcześniej. Potrafię pływać na supach, potrafię pływać na wakeboardzie za motorówką. No i chciałem, żebyście zobaczyli taki mój zwyczajny dzień, jak mamy słońce, jeden dzień wakacji i to jest jedyny moment, w którym tak naprawdę mam szansę pobyć sobą i robić to, co lubię. To jest deska do uprawiania kitesurfingu, a ja idę teraz na wakeboard, czyli pływanie za motorówką. To jest jedna z rzeczy, którą można bezpośrednio przełożyć na kajta i jedna z fajniejszych rzeczy, które lubię robić w życiu. Chodź. Dzisiaj dzień z moimi wspólnikami Piotrem i Kasią i moje wejście do wody. Wakeboard można uprawiać za motorówką, tak jak my dzisiaj. Można też uprawiać wakeboard na wyciągach 2.0. Jest wiele takich wyciągów w największych miastach w Polsce. Właściwie w 15 minut jesteśmy w stanie nauczyć się wchodzić na deskę i pływać. Mogę się przyznać, że od paru dni oglądam daily vlogi i zastanawiam się, jak one powinny wyglądać. I uważam, że w ten sposób, jakby każdy daily vlog wyglądał, to by się nawet dobrze je oglądało. Mateusz właśnie zrobił mi szybkie szkolonko, jak robić salto ze śrubą. But the last days in real life I've noticed losing focus, breaking up from our life as we know it. If someone had told me that I will take. Ale bo fajnie, naprawdę. To jest taki wspaniały dzień, właściwie nie miałem nawet wchodzić do wody, a wyszło jak zwykle. A tak wygląda kolejny dzień w bazie. Dzisiaj przyjechały do nas Kojo. Wszyscy sobie instruktorzy tutaj za mną, którzy pracują przy obozach, popijają. To też człowiek, który zarządza obozami, czyli on przyjmuje na klatę wszystkie stresy, to, że komuś się nie podoba, to, że jest zimno, że za ciepło, że za dużo roboty, że za mało roboty, że więcej pieniędzy, albo jeszcze mniej pieniędzy. Czy ktoś przyszedł kiedyś negocjować tą stawkę, żeby trochę mniej zacząć zarabiać? Niestety, bo uważa, nie. Bo uważa, że za dużo zarabia? Ty, może pokoju to się uda. Proszę? I zobacz, czyli tak wygląda busy day. A tak wygląda jeden z uczestników obozu, który co robi? Ogląda? Oglądam, no ogląda jak wypijecie soczki. YouTube, a co ogląda na twoim kanale? No oglądam wszystko, bo to jest po prostu świetny kanał z świetnymi zdjęciami. No właśnie. No i co więcej powiedzieć? Bardzo mi się to podoba, widzicie? No można spotkać tutaj ludzi, którzy wiedzą co dobre. Tak, szczególnie, że kajt jest dobry. Dzisiaj od wielu lat nie robiłem żadnych salt ze śrubą. Udało się. Jeśli uda helikopter, to uważam, że to jest bardzo szczęśliwy dzień. A teraz chodźcie. Teraz trzeba przymocować maszt tutaj do stopy deski. Mamy. To jest smutny dzień. Właśnie żegnam Mateusza, który jedzie do Warszawy montować odcinek dla DHL-a. Ale również bardzo dobry, bo z dworca odbieram nową pracownicę. Już się nie mogę doczekać, bo wiecie jak to jest? To jest fajnie przeszkolić kogoś i przygotować do tego, żeby przejął część waszych obowiązków. Widzicie? Borsuk vlog. To mi ręcznie robiono na Filipinach. Żegnaj Mateusz! Żegnaj! Żartowałem, jeszcze idę go pożegnać. Ale uważam, że to była fajna przebitka. Wiecie, bo problem tych vlogów dla mnie polegał na tym, że to miało być tylko mówienie do was. A jeżeli dorzucimy do tego fajne przebitki, jakieś odejścia, detale, złapanie klamki, odpalenie auta, to od razu robi się z tego coś fajnego. I mam nadzieję, że docenicie ten kunszt, bo to jest ta część vlogowania, która najbardziej mi się podoba, czyli filmowanie. Co robią tu przyjezdne dzieci? Przyjezdne dzieci dobrze się bawią na wakacje. Cały czas zastanawiam się nad tym, o czym powinien być ten mój vlog. Szukam takich, wiecie, różnych opcji, jakie widzieliście, oczekiwania versus rzeczywistość, albo na przykład podróże, albo na przykład trochę kitesurfingu.
a doszedłem do wniosku, że to musi być taki vlog o moim życiu. I chciałbym, żebyście byli częścią tego życia. To vlogowanie, jak już się przełamiecie, to chyba może być całkiem ciekawa rzecz. To już będzie koniec tego odcinka. Nim chciałem wam pokazać, jak wygląda mój dzień wolny. A w kolejnym odcinku pokażę wam, czym tak naprawdę się zajmuję. Gdy nie mówię o kitesurfingu i nie mówię o tych wszystkich przyjemnościach, tylko o tym, jak naprawdę zarabiam na to wszystko. W międzyczasie oczywiście subskrybujcie kanał, dajcie jakieś te łapki w górę, czy jak to się tam mówi, jakieś komentarze, bo to bardzo fajnie wspiera mnie i zachęca do tego, żeby wypuszczać kolejne odcinki. Cześć!